Dzisiejsze czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 13. Przeczytam króciutko ten fragment. Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze, która zagarnia różnego rodzaju ryby. Kiedy jest pełna, wyciąga się na brzeg, dobre ryby wybiera się do naczyń, a złe wyrzuca. Podobnie będzie przy końcu świata. Zjawią się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. Wtedy im powiedział: właśnie dlatego każdy nauczyciel pisma, gdy staje się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze swego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare. Gdy Jezus skończył nauczać przy powieściach, odszedł stamtąd. Przyznam się, że kiedy dzisiaj rozważałem ten fragment Ewangelii, to przyszła mi taka myśl związana z tymi rybami z dzisiejszej przypowieści, że Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci zarzuconej morze, która zagarnia różnego rodzaju ryby. A więc różnego rodzaju, czyli pewnie różne gatunki. Ale w dalszej części Ewangelii okazuje się, że jedne ryby są dobre, a drugie ryby są złe. Więc jedne odkłada się na tą, powiedzmy, dobrą stronę stołu, a resztę na drugą stronę, które potem idą do spalenia, bo do niczego się nie nadają. I tak zastanawiałem się, które ryby są złe. Które ryby się akceptuje, które ryby nadają się, a które ryby się nie nadają. No, odpowiedź na takie pytania trzeba szukać w samym Piśmie Świętym. I mamy w Piśmie Świętym fragmenty, w których autor biblijny, szczególnie w Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, ocenia, które ryby są dobre, a które są złe. Złe ryby to te, które nie mają łusek, te, które nie mają płetw, te, które są wielkie i są wielkimi, groźnymi drapieżnikami, na przykład rekiny, oraz te, które odżywiają się odpadkami, czyli wszelkiego rodzaju tak zwane owoce morza, kraby i te inne sprawy. One są złe. I tak mówi autor biblijny, Księga Kapłańska, rozdział nie pamiętam. I co to znaczy? Tak stawiam sobie pytanie: Panie Boże, co Ty mi chcesz powiedzieć, kiedy mówisz o tych rybach dobrych i tych rybach złych? Jaka prawda dla mnie ma wypłynąć? No bo przecież chcę być dobrą rybą. Chcę być tym, który w tej sieci okaże się tym godnym Królestwa Niebieskiego, tym, który nie zostanie wyrzucony na spalenie, tylko będzie miał życie. To życie w pełni, to życie Boże, to życie obfite, które nam obiecuje Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana. I co mi, Panie, chcesz powiedzieć? Panie Jezu, chcesz mi powiedzieć, że żebym był dobrą rybą, muszę mieć łuski, muszę mieć płetwy, no i nie mogę być agresorem albo tym, który żywi się odpadkami, czyli ścierwem. Po co rybie łuski? Nawet sobie to sprawdziłem dzisiaj w internecie. Po co rybie łuski? Przede wszystkim do tego, żeby była bezpieczna. Łuski chronią rybę. Stają się dla niej naturalnym kamuflażem przed drapieżnikiem. Łuski są po to, żeby rybie łatwiej było płynąć, żeby szybciej płynęła. A więc muszą być w moim życiu takie wartości, takie chwile, takie moje czyny, działania, które sprawiają, że czuję się bezpiecznie. Które sprawiają, że ta moja droga przez moje życie staje się łatwiejsza. Duchowo rzecz ujmując, myślę, że moimi łuskami jest moja modlitwa, moimi łuskami są sakramenty, moimi łuskami może być to wszystko, co sprawia, że mam to przekonanie, że jestem bliżej mojego Pana. Druga rzecz, płetwy. Płetwy rybie są po to, żeby płynęła, żeby miała siłę robić to szybko, sprawnie, żeby również mogła manewrować. A więc również w moim systemie życia duchowego potrzebuję takich płetw. Potrzebuję takiej mocy, jakiegoś takiego bardzo mocnego napędu, gdzie będę mógł płynąć do celu. Moim napędem są sakramenty. Moim napędem jest Słowo Boże. Moim napędem jest dekalog, moim napędem jest Duch Święty, który we mnie działa i daje mi nowe życie.
A co zrobić, żeby nie być tą złą rybą? Tą rybą beznadziejną, która nadaje się tylko do wyrzucenia do pieca i do spalenia? Nie żywić się odpadkami. Nie żywić się tym, co jest no, bezwartościowe. Ile osób, ile razy ja żywiłem się jakimiś odpadkami, jakimś czymś, co nie dawało mi życia, coś, co sprawiało, że we mnie były te właśnie te ciężkie metale, które są w tych rybach, które żywią się tymi odpadkami, te bezwartościowe bakterie, które potem skutkują różnymi chorobami, kiedy je się takie ryby. Kiedy skupiam się na tym, co jest nieistotne, kiedy skupiam się na tym, co jest beznadziejne, wtedy jestem tą złą rybą. Albo tym wielkim drapieżnikiem, który długo żyje, rośnie i zbiera te wszystkie metale ciężkie. Rekiny są bardzo niezdrowe, podobno dzisiaj się tego dowiedziałem. No więc nie bądź agresorem, mówi do mnie Pan. Nie bądź tym, który żyje kosztem innych, który tylko czeka, aż ktoś będzie słaby, żeby zaatakować i żyć kosztem drugiej osoby. Bądź wolny. Wtedy, kiedy złapię cię w moją sieć, mówi Pan, okażesz się tą dobrą rybą, która się do czegoś przyda. Przyda się do Królestwa Niebieskiego. A więc bądźmy dobrymi rybami. Tak jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii i naszego Pana.